Połączenie. Tak. Dziękujemy panu Jerzemu. No, panie ministrze... Znaczy ja bym nie chciał odnosić się do tak przedstawionego problemu politycznego, że są dobrzy ludzie w PiS, źli ludzie w Platformie Obywatelskiej. Nie jestem politykiem. Ja wierzę w to, że w każdej polskiej partii politycznej są ludzie dobrzy, mądrzy i ludzie źli i głupi. Ja chciałbym się wypowiadać o władzy publicznej i nie wypowiadałem się na temat partii politycznej. Twierdzę tylko, że władza publiczna w Polsce, sprawująca władzę, będąca przy władzy od 3 lat, moim przekonaniem nie podejmuje działań zwiększających bezpieczeństwo naszego kraju. A co do diagnozy historycznej, no cóż, ja jestem człowiekiem, kiedy była polska Solidarność, biegałem jeszcze w krótkich majtkach. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać bardzo szczegółowo, dlatego że uważam, że nie mam podstawy do tego, żeby oceniać zachowania ludzi w tamtym czasie, żeby oceniać, jak się obecnie zachowują. Niewątpliwie jest tak, że wielu przedstawicieli dawnej Solidarności podchodzi bardzo profesjonalnie do kwestii właśnie związanych z budowaniem silnej Polski, silnego naszego kraju, a wielu, no cóż, zajęło się robieniem pieniędzy. Jest znany polski opozycjonista, który stworzył dużą firmę, zajmuje się robieniem pieniędzy. I ja rozumiem stronę Wrocławia i rozumiem, że dla niego najważniejsze jest pogłębianie jak gdyby tych kwestii finansowych bez względu na to, jakie to będzie rodziło konsekwencje dla innych obywateli naszego kraju. Być może to źle oceniam. Powtarzam, staram się tym nie zajmować, natomiast staram się zajmować i diagnozować i komentować, jeżeli mogę, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Dwocem, jako obywatel naszego kraju, to, co robi władza publiczna. Bo proszę pamiętać, że w chwili obecnej przy władzy nie jest jedna partia polityczna, bo w różnego rodzaju instytucjach znajdują się przedstawiciele też innej partii politycznej. A jeszcze inna aspiruje do tego, żeby znajdować się w tych władzach. Weźmy na przykład kwestię wczorajszą telewizji publicznej. Także to nie jest tak, że tylko jest ten jeden zły, którego można nazwać tak. Nie, nie, to było zbyt proste. Jak to mówią, diabeł w rogach i z ogonem nie chadza po ulicach, tylko inaczej. Także tak, to było chyba zbyt proste. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radia Maryja i Telewizja Trwam. Halo? Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca i ministra Świączkowskiego. Moje imię Grzegorz. Dzwonię z Niemiec. Witamy panie Grzegorzu. Tak. Więc czy Polska jest krajem bezpiecznym? Według mnie w Polsce nie opłaca się być uczciwym i jest niebezpiecznie być uczciwym. I tym samym Polska nie jest krajem bezpiecznym. Skąd to mówię? No ja to obserwuję w telewizji i cały powiedzmy te śledztwa prowadzone przez te różnego rodzaju komisje, nawet i przez sądy, przez prokuratory, chociażby ostatnia ta katastrofa, skłania mnie do tego, żeby jakoś wyrazić, a może nie wyrazić, ale podejrzewać, że to premierek Donald Tusk łapy upaprane we krwi powyżej łokci. Tak. Panie Grzegorzu, może ja bym proponował, żebyśmy tak jak tutaj pan minister mówi, odchodzili od nazwisk polityki, czy może od takich oskarżeń, kto gdzie ma ręce ubrudzone, bo to nie o to chodzi po prostu. Cóż z tego wynika, że to powiemy. Starajmy się właśnie stawiać te diagnozę. No nie wiem, czy panie ministrze, czy pan się zgodzi z tym, że w Polsce nie opłaca się być uczciwym i jest niebezpiecznie być uczciwym? Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Uważam, że w Polsce opłaca się być uczciwym i na dłuższą metę ludzie uczciwi naprawdę będą w Polsce osiągali sukces. Oczywiście być uczciwym w Polsce, uczciwym prokuratorem, uczciwym sędzią, uczciwym przedsiębiorcą, uczciwym nauczycielem jest trudno. Z różnych powodów. Z powodów historycznych także. Proszę pamiętać, że jeszcze 20 lat temu człowiek, który sobie załatwił cement na budowę, był bohaterem. Obecny jest po prostu złodziejem. Zmieniły się czasy. Zmieniła się też ocena, co jest uczciwe, co jest nieuczciwe. Natomiast to jest nasza olbrzymia rana w narodzie, właśnie przeszłość komunistyczna i czasy komunistyczne. Natomiast wydaje mi się, że uczciwym człowiekiem opłaca się być w Polsce. Trzeba robić wszystko, żeby jak najwięcej uczciwych ludzi było. Żeby młodzież była wychowana w kulcie uczciwości.
bez względu na to, gdzie jest wychowywana i przez kogo wychowywana i gdzie kształcona. Jeżeli to ten kręgosłup, o którym ja mówię, czyli ta uczciwość w najmniejszych działaniach będzie realizowana, to i w kraju będzie lepiej. Ja jestem optymistą, ja wierzę w to, że większość Polaków jest uczciwych, tylko jest otumaniona. Otumaniona działaniami, socjotechniką, działaniami medialnymi, działaniami PR-owskimi i nie przeszliśmy do tej fazy, która jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, czyli fazy postmedialnej, gdzie obywatele już nie wierzą mediom. My dalej jesteśmy w tej fazie właśnie medialnej, czyli kreowania sytuacji w danym kraju, na danym obszarze przez media. A media są przecież sterowane. No, szanowni państwo, chyba nie wierzycie państwo w to, że media są demokratyczne i pluralistyczne, prywatne. Przecież tam zawsze jest redaktor naczelny, jest redaktor wydania i tak dalej, i tak dalej. Właściciel. Ja znam przykłady, o których nie chciałbym mówić, ale z mediów prywatnych, kolegiów redakcyjnych, gdzie prasie i w mediach elektronicznych, telewizjach po prostu były zakazy pewne lub też polecenia takiego, a innego pokazywania danych osób czy ludzi. No wystarczy spojrzeć na przykład na zdjęcia pana zmarłego, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprzed katastrofy i po katastrofie bezpośrednio. Panie ministrze, to ja byłem sam świadkiem czegoś takiego w jednym z krajów, gdzie był Jan Paweł II na pielgrzymce i jeden z dziennikarzy poważnej stacji radiowej miał dylemat, bo wymagano od niego wprost tam, prawda, gdy łączył się i nadawał korespondencję, wymagano: za mało mówisz o tym, że papież jest chory, że silnym ocieknie z ust i tak dalej. To o tym trzeba mówić, nie o tym, co... Tak. No to jest właśnie to, o czym pan powiedział, że są to sterowania po prostu. No niestety, mnie się wydaje, że my zmierzamy niestety w kierunku modelu rosyjskiego, nie modelu amerykańskiego, gdzie są prywatne media, także sterowane, ale są pluralistyczne, bo są media prawicowe, media lewicowe, jest Fox News, jest CNN i każdy może sobie wybierać. W Polsce niestety ten przekrój jest dużo mniejszy. No jest Telewizja Trwam, jest Radio Maria, ale większość tych mediów jest jednostronna. I to jest model rosyjski w moim przekonaniu, a to co ostatnio, ten cyrk, ten teatr, który był w telewizji, gdzie było spotkanie obecnego premiera rządu Rzeczypospolitej z przedstawicielami Narodowych Funduszy Emerytalnych, ich łajanie przez premiera, no całkowicie przypomina mi to cotygodniowe czy co dwutygodniowe narady u premiera czy prezydenta rządu Rosji, gdzie też ich łaja w mediach po to, żeby telewizja pokazała, że jest dobry car, i źli bojarzy. No.